Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie w ramach programu Kultura w sieci odczytuję swoje dawne opowiadania, ciągle dostępne w tej formule. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem przeczytać bardzo inspirujące mnie osobiście, ponieważ ja lubię historię o inżynierach, a to przez to, że w ogóle nie jestem techniczny i mnie to od strony malarskiej uwodzi i urzeka. Opowieść, to jest najlepszy tytuł, jaki wymyśliłem w życiu. Oblatywacz lokomotyw. Uważam, że to jest w ogóle coś fantastycznego. Bardzo lubię ten tytuł. I to jest o inżynierze Malinowskim. Tomek tak tutaj zilustrował to opowiadanie. Proszę Państwa, dobrze, zaczynamy. Co tu gadać? Lepiej przeczytać. Oblatywacz lokomotyw. Przy budowie kolei transandyjskiej pracowali wspólnie ludzie różnych ras i zawodów. Podkłady układali Chińczycy, liny nad przepaściami przerzucali Indianie, marynarze wszystkich narodowości opuszczali się na linach w głąb skalnych rozpadlin, a całą budową kierował polski inżynier, który zaczynał swoją karierę jako projektant urządzeń hydrotechnicznych. Inżynier Malinowski to człowiek czynu, co przebił Andy i przeleciał ponad nimi wśród obłoków na lokomotywie. Donosiła gazeta Engineering przed ponad 100 laty. Zanim do tego doszło, Ernest Malinowski musiał przezwyciężyć tysiące przeszkód biurokratycznych i politycznych, znacznie trudniejszych do pokonania niż budowa 80-metrowego wiaduktu nad wąwozem w Verrugas. Zanim Malinowski rozpoczął budowę kolei przez Andy, miał ambitniejsze plany. Chciał połączyć oba brzegi oceanów obmywających Amerykę Południową za pomocą linii komunikacyjnej, która składałaby się z kolei i linii żeglugowej, zaczynające się na górnej Amazonce, a kończące się u ujścia tej rzeki. Projekty storpedowały konsorcja angielskie, które realizowały wówczas większość kolejowych projektów w Peru. By jednak nie zniechęcić Malinowskiego, władze powierzyły inżynierowi kilka mniejszych projektów, między innymi budowę linii z Cusco do Puno, wiodącej prawie w całości przez Andy. Na budowę kolei transandyjskiej musiał jeszcze poczekać. W roku 1866 wybuchła wojna pomiędzy Peru i Hiszpanią. Minister wojny powierzył Malinowskiemu obronę wybrzeża, szczególnie portu Callao. Najprawdopodobniej to inżynier Ernest Malinowski był wynalazcą prototypu pociągu pancernego, bowiem skuteczna obrona portu polegała na tym, że Malinowski załadował artylerzystów ze sprzętem na wagony, a maszynistom kazał jeździć wzdłuż wybrzeża w tej i z powrotem. Artylerzyści strzelali w tym czasie do wszystkiego, co pojawiło się na wodach Zatoki Callao, a nie było peruwiańskim okrętem. Zasłużony dla zwycięstwa. Malinowski dostał w nagrodę zamiast orderu robotę do wykonania. Miał zbudować linię kolejową w poprzek Andów. Kto choć raz widział fragment Andów, choćby miasto Inków, Machu Picchu, ten zrozumie monstrualne trudności czekające budowniczych szlaku. Kolej transandyjska wznosi się na wysokości 4769 metrów nad poziomem morza. Ma zaledwie 219 km długości, przechodzi przez 35 wykutych w skałach tuneli. Po drodze jest 20 mostów i wiaduktów. Najwyższy z nich, wiadukt nad przełęczą Verrugas, ma 80 metrów wysokości. Przy budowie kolei przez Andy pracowało 12 tysięcy robotników, w przeważającej większości miejscowych Indian, emigrantów z Chin i pobliskiego Chile. Malinowski, mimo bardzo trudnych warunków, doglądał prac osobiście. Choć w chwili rozpoczęcia budowy miał 61 lat. Bez przerwy był w ruchu. Jeździł z miejsca na miejsce, opuszczał się na linach w głąb przepaści. Wszystko sprawdzał sam. W czasie budowy wybuchła epidemia febry. Podobno zmarło na nią 10 tysięcy robotników. Ocalał co setny. Mimo potwornych warunków pracy budowę ukończono po 7 latach w roku 1876. Niedługo po ukończeniu budowy Malinowski musiał uciekać z Peru. Powodem były niepokoje polityczne wywołane wojną z Chile i zmiana rządu. Inżynier schronił się w pobliskim Ekwadorze, gdzie kontynuował kolejową działalność. Zbudował linię z Quito do Guayaquil. Po 10 latach powrócił do Peru i od razu zatrudniono go przy rozbudowie linii transandyjskiej. W 1888 roku został kierownikiem katedry matematyki Uniwersytetu w Limie. Z czasem też dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na tej uczelni. Inżynier Ernest Malinowski urodził się w roku 1808 w Różycznem na Podolu. Był synem Jakuba Malinowskiego, oficera Armii Księstwa Warszawskiego, posła na Sejm. Zwołany w czasie powstania listopadowego w 1831 roku. Ojciec, żołnierz i właściciel ziemski, wyemigrował po upadku powstania wraz z dwoma synami do Francji. Tam młody Ernest Malinowski zdał maturę, a następnie egzamin do prestiżowej École des Ponts de Chaussée, którą kończy po nie mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, te francuskie nazwy mnie zabijają, ale państwo to zrozumiecie.
Po 4 latach nauki w roku 1838 jako dyplomowany inżynier budowy dróg i mostów, a także innych obiektów inżynierskich. Zawód i wykształcenie pozwalają młodemu emigrantowi poważnie myśleć o zdobyciu pozycji i pieniędzy, co nie jest ani łatwe, ani oczywiste wśród emigrantów polskich na zachodzie Europy. Okazuje się jednak, że we Francji trudno utrzymać się nawet w tak praktycznym fachu jak inżynier budowy dróg i mostów. W roku 1852 Malinowski decyduje się na ponowną emigrację. Wyjeżdża do Peru. Tam rozpoczyna się jego wielka przygoda z koleją. Ernest Malinowski, najsłynniejszy Polak Ameryki Południowej, umiera po pełnym przygód życiu w roku 1899. W 1999 odsłonięty został w Andach pomnik Ernesta Malinowskiego. Monument udało się wznieść dzięki zaangażowaniu i staraniom pisarki i podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.